Dzień dobry, dzień dobry. Dziś postanowiłam pokazać Wam, jak wygląda właśnie mój poranek. Pobudka o godzinie 5. Dla niektórych to wcześnie, dla niektórych w sam raz. Dla mnie pora idealna i tutaj bardzo pomaga mi aplikacja, którą mam już zainstalowaną w telefonie, dzięki której mogę ustawić sobie tryb snu, godziny, o której godzinie właśnie idę spać, o której godzinie mam wstawać i telefon sam będzie mnie w tym czasie budził. Jak doskonale wiecie, każdego dnia sięgam po płatki pod oczy, wyciągam je z lodówki i chłodne nakładam właśnie na tę okolicę. Przygotowuję sobie moją dzienną dawkę kwasu hialuronowego, który przyjmuję w ostatnim czasie codziennie, rano, na czczo, a następnie popijam szklanką wody. Jak zapewne doskonale wiecie, kwas hialuronowy to nasze spoiwo wodne, więc warto go suplementować. Ja sięgam po suplement od marki Procanis. Nie jest to mój pierwszy raz z tą kuracją, natomiast codziennie pamiętam systematycznie o tym, by właśnie po nią sięgać. Teraz rozbudzam mój mózg, czyli sięgam po książkę, którą aktualnie czytam. Staram się, żeby to było mniej więcej około 15 do 30 minut codziennie. Kolejna aktywność, którą wykonuję po czytaniu, to ćwiczenia. Ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia pobudzające. W zależności od dnia są to różne zestawy różnych ćwiczeń. Sięgam czasem po hantle, czasem po gumy, wykonuję ćwiczenia z kijkiem. Tak jak mówię, wszystko zależy od mojego nastroju. Mam swoje ulubione zestawy ćwiczeń, o których kiedyś Wam już mówiłam. Na zakończenie jest oczywiście rozciąganie, a po takim rozciąganiu przystępuję do wykonania ćwiczeń oddechowych. Na same poranne ćwiczenia staram się przeznaczyć około 15 do 30 minut, na ćwiczenia oddechowe około 10 minut. Po wykonanych ćwiczeniach przygotowuję izotonik od marki All Nutrition i jest to izotonik o smaku arbuzowym, dzięki czemu uzupełniam wszystkie minerały, witaminy i całą resztę. No i teraz przygotowuję się już na dzień, czyli pielęgnacja, ubieranie, prysznic i na zakończenie. No oczywiście kawa, staram się, by było to espresso, natomiast teraz w okresie jesiennym, wy wiecie, uwielbiam dyniową wersję Nespresso połączoną z mlekiem kokosowym, no i czasem dodaję jeszcze jakąś aromatyczną posypkę. Tak właśnie staram się zacząć praktycznie każdy dzień. Summer is ended, the leaves are turning brown. Red and yellow, soon they'll be falling down. Not now. Just yet, I'm not ready for autumn. Autumn comes too soon. Autumn comes too soon. The light that flickers will blow. Just yet. Teraz już wiecie,
wiecie, jak wyglądają moje poranki. Zazwyczaj właśnie tak. Dzisiaj mieliśmy fajny dzień, bo widzieliśmy się ze znajomymi, pojechaliśmy z nimi między innymi na farmę dyń. A później, jak widzieliście, Max zabrał się za gotowanie, bo z kolei jutro będziemy mieć gości u nas w domu. Przychodzi moja rodzinka na pierwsze w tym sezonie ragu neapolitańskie. Ja już jestem po kolacji, ale tak sobie pomyślałam, że na zakończenie tego dzisiejszego filmu trochę do Was pogadam. Bo skoro jesteśmy trochę w tych tematach takich zdrowia i urody, to mam kilka informacji, które chciałabym Wam przekazać. I może zaczniemy od pierwszej informacji, żeby to wszystko miało, wiecie, ręce i nogi, żeby to tak wszystko składnie mi poszło, co chciałabym powiedzieć i żebym się nie rozgadała za bardzo. Słuchajcie, pierwsza sprawa jest taka. Październik, jak doskonale wiecie, jest miesiącem, w którym przypominamy sobie o profilaktyce, badaniach i my kobiety właśnie, ale nie tylko, przypominamy sobie o tym, jak ważne są badania profilaktyczne, między innymi w kierunku raka piersi, ale również w kierunku raka szyjki macicy. Ja co roku staram się Wam też w tym czasie przypominać o tym, żeby te badania regularnie wykonywać, chociaż ja uważam, że nie musimy tego robić w październiku, możemy tak naprawdę robić to przez cały rok i regularnie przypominać sobie o tych badaniach. Dlaczego to jest takie ważne? No, między innymi dlatego, że może nas uchronić przed naprawdę ciężkimi chorobami, poważnymi sytuacjami. I jeśli, jakby to ładnie ująć w słowa, słuchajcie, profilaktyka daje nam to, że szybko wykryta jakaś zmiana, szybko wykryta zmiana jest może w całości uleczalna, albo w bardzo dużym, tam powiedzmy, dużych procentach. I to nie tylko tyczy się, słuchajcie, raka piersi czy raka szyjki macicy, ale tak naprawdę wszystkich naszych organów. Ja staram się co roku po okresie letnim tak często Wam przypominać o tym, żeby zrobić badania skóry, żeby przebadać znamiona na naszej skórze. Po lecie, kiedy to promieniowanie jest tak wysokie, kiedy czasami zapominamy o stosowaniu tych filtrów, które nas chronią przed promieniowaniem, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, ze względu na nasz fototyp skóry i tak dalej, i tak dalej. I przypominam Wam o tym, żebyście regularnie chodzili i badali znamiona, bo czerniak jest niesamowicie agresywnym rakiem. Ale oczywiście tych nowotworów skóry jest więcej, tak naprawdę, raków i nowotworów. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że my kobiety możemy sobie gadać o kosmetykach. Słuchajcie, możemy sobie gadać o kosmetykach, o pielęgnacji, o zabiegach, o domowych zabiegach i całej reszcie. O makijażach, o włosach, o paznokciach, o stylówkach, o ciuchach i o, no tak naprawdę o wszystkim. Ale jeśli my nie będziemy dbać o nasze zdrowie, to po co nam to? Mówi się, że nasze ciało to jest świątynia, a w zdrowej świątyni zdrowy duch. I słuchajcie, jest w tym naprawdę bardzo, bardzo dużo prawdy. Bo jeżeli jesteśmy zdrowi, to mamy lepsze samopoczucie. Z kolei jeśli mamy lepsze samopoczucie, to czujemy się bardziej szczęśliwi. To taka ta aura, ta dobra, pozytywna energia roztacza się wokół nas i sprawiamy, że nasi bliscy lub osoby, z którymi przebywamy, też są szczęśliwi, bo widzą nas szczęśliwych. Jeśli my będziemy dbać o siebie tylko wizualnie, a w środku, że powiem to tak brutalnie, będziemy gnić, no to co nam to da? Nic nam to, słuchajcie, nie da. I nawet jeżeli rozmawiamy w kontekście samej skóry, zobaczcie, jak to jest inteligentny, piękny, cudowny organ. Wszystko to, co dzieje się w naszym organizmie, można zobaczyć na naszej skórze. Dlatego bardzo często przy jakichś chorobach skóry, przy jakichś problemach skóry, specjaliści kierują Was na przykład na badania w kierunku tego czy tamtego, bo pewne objawy, które widzimy na naszym ciele, na naszej twarzy, włosach, paznokciach, mogą być rezultatem tego, co dzieje się w naszym organizmie. Zobaczcie, na przykład trądzik. Mamy różne rodzaje trądziku. Ale dla przykładu, słuchajcie, trądzik młodzieńczy.
Z czym jest związane? Z zaburzeniami hormonalnymi bardzo często. Trądzik dorosłych jest też bardzo często związany z zaburzeniami hormonalnymi, ale nie tylko, bo problemy trądzikowe mogą się pojawiać w momencie, kiedy mamy na przykład jakieś nietolerancje pokarmowe. Czyli zobaczcie, to co się dzieje w naszym organizmie, pokazuje nam skóra. Co się dzieje, jeżeli włosy nam bardzo mocno wypadają? Mogą to być objawy niedoboru żelaza, magnezu, anemia. Jeśli skóra jest blada, taka nawet powiedziałabym przezroczysta, też może wskazywać na różne objawy niedoborów w naszym organizmie. Więc jeśli my będziemy dbać o skórę tylko nakładając sobie kosmetyki albo robiąc zabiegi, a nie będziemy dbać o nią też od naszego środka, no to tak naprawdę nic nam to nie da. I możemy używać kosmetyki za nie wiadomo jak duże pieniądze, albo z nie wiadomo jak dużymi technologiami. Jakieś fikuśne, wydziwione i tak dalej, nie wiadomo co z tymi kosmetykami. Ale jeśli nie będziemy dbać o siebie od środka, to to, co będziemy mieć na zewnątrz, będzie po nas widać. I to jest pierwsza sprawa. I teraz zobaczcie, jak to się łączy z badaniami. No tak, że jeżeli będziemy się regularnie badać i kontrolować to, co się dzieje w naszym organizmie, to też będziemy mieć kontrolę nad tym, jakie będzie nasze zdrowie, co jest nam w danym momencie potrzebne, co mu dostarczać, naszemu organizmowi, naszym organom, o co zadbać, o czym pomyśleć, żeby zmienić, a to też później pojawi nam się w efektach na naszej skórze. Mam nadzieję, że widzicie, jak to wszystko jest tutaj świetnie ze sobą powiązane. No i teraz, na pewno spotkaliście się z tym, że w internecie jest cała masa mitów i mnóstwo osób straszy, jakie to są złe substancje w kosmetykach, jakie one są szkodliwe, jak one działają. Ale te osoby, które Was tak straszą tymi kosmetykami, nie wspominają o tym, co się dzieje w naszym środku. Nie wspominają o tym, że ważne jest też to, jak żyjemy, jak się odżywiamy, gdzie przebywamy, w jakim miejscu, w jakim środowisku, jak wygląda nasz cały dzień, tak? Jak właśnie o siebie dbamy pod względem badań czy też różnych chorób. No bo co z tego, że słuchajcie, co z tego, że ja będę używać kosmetyki naturalne, jeśli ja będę odżywiać się fast foodami? Co z tego, że ja będę używać kosmetyki, które nie mają substancji rakotwórczych, jeśli będę palić papierosy? Co z tego, że będę używać kosmetyki, które nie mają mikroplastiku, a będę nosić na sobie ciuchy z poliestru i mnóstwo plastikowych rzeczy i używać, nie wiem, środki piorące, które gdzieś mają ten mikroplastik, czy chemia w domu, czy mnóstwo, nie wiem, no tanich ciuchów, podróbek kupionych gdzieś na bazarach, nie wiadomo gdzie, chińskich i tak dalej, które są zrobione z jakichś sztucznych włókien i całej reszty. No słuchajcie, to nie działa tylko tak, że ograniczamy coś, skupiamy się na tym, żeby ta pielęgnacja była taka, powiedzmy, świadoma i była taka dobra i taka wspaniała, czysta, że tak powiem, bez jakichś tam szkodliwych substancji, a reszta tego wszystkiego, co robimy w naszym życiu, jest szkodliwa. No bo taka jest prawda. Co nam daje jedzenie fast foodów? Nic. Co je dostarczamy dobrego do naszego organizmu? No nic tak naprawdę. Co nam daje jedzenie tony cukru? No to, że przyspieszamy proces starzenia. Więc możemy sobie używać nie wiadomo jakie kosmetyki, które będą dawały nie wiadomo jakie efekty, albo stosować zabiegi, które będą powstrzymywały starzenie. Ale jeżeli będziemy nadużywać tego cukru, no to jaki to ma sens? No żaden, słuchajcie. Tak samo, nie wiem, używki, tak? I cała reszta. Wszystko jest dla ludzi. Ale trzeba do tego wszystkiego podchodzić z głową. I jeżeli w tym wszystkim jeszcze będziemy dbać o nasze zdrowie, czyli też między innymi właśnie ta profilaktyka, badania,
odpowiednia suplementacja, która będzie dopasowana do naszych potrzeb. Czyli jeżeli będziemy wiedzieć, że na przykład brakuje nam w organizmie, nie wiem, witaminy D, żelaza, magnezu czy czegoś tam i będziemy to dostarczać w suplementacji, super. Jeśli wiemy, że pijemy za mało wody, to starajmy się lepiej nawadniać. Być może też potrzebne nam są takie suplementy albo jakieś wspomagacze, które pomogą nam właśnie w tym lepszym nawilżaniu, tak jak kwas hialuronowy. Jeśli jesteśmy osobami, które mają problem z nadmiarem tłuszczu, idźmy na siłownię, idźmy, nie wiem, na spa, zacznijmy regularnie chodzić, zacznijmy się ruszać, wykonywać jakąś aktywność w domu. Być może jest jakiś sport, który sprawia nam przyjemność i warto wprowadzić go do naszej codzienności. No zobaczcie, tego jest cała masa. I dlatego właśnie też chciałam Wam powiedzieć, że tutaj nawet na moim kanale bardzo często rozmawiamy sobie właśnie o tych kosmetykach, o składach, o dobrych produktach, o krokach pielęgnacyjnych, czy o błędach, które popełniamy w pielęgnacji. Ale ja bym chciała Wam zwrócić tym też dzisiejszym moim filmem, bo między innymi też widzieliście, jak wygląda mój poranek. Ale to nie jest tak, że ja się na tym tylko i wyłącznie skupiam i na tym zatrzymuję, bo po pierwsze to ja cały czas staram się ulepszać te moje poranki. Tak, dobrze usłyszeliście, ulepszać te moje poranki. Cały czas staram siebie ulepszać. Zobaczcie, ja w tym roku na przykład postanowiłam, że nie kupię sobie żadnego prezentu urodzinowego, a co zrobiłam? Stwierdziłam, że te pieniądze, które mogłabym przeznaczyć na to, żeby, a nie wiem, kupić sobie jakiś fajny, fikuśny, super, ekstra, markowy prezent urodzinowy, czy gdzieś wyjechać, przeznaczę na moje zęby. I zaczęłam od tego, co robię generalnie zawsze, czyli kontroli i usunięcia kamienia, bo to jest taki u mnie standard i przegląd oczywiście, ale mówię nie. To jest ten moment, że wybielę zęby. To jest ten moment, że usunę wreszcie ósemki, które wiem, że są do usunięcia i które cały czas moja dentystka mi mówi, a ja non-stop z tym zwlekałam, bo się bałam. Ale w końcu to zrobiłam. A stwierdziłam, że wymienię szczoteczkę i pójdę w lepszym kierunku, zainwestuję pieniądze w tą szczoteczkę i zmienię też mój styl, tak jakby dbania o te zęby. I mam kolejne cele i kolejne plany, które chcę realizować. Też jeśli chodzi o moje zdrowie, bo na przykład teraz też podjęłam taką decyzję, że nie będę sobie robić prezentu urodzinowego. Nawet rozmawiałam z Massimo na ten temat, nie urodzinowego, tylko na święta Bożego Narodzenia. Nawet właśnie też tak rozmawialiśmy, bo my, słuchajcie, my już tak na jakiś czas przed świętami Bożego Narodzenia czasami sobie rozmawiamy i mówimy, planujemy, jakie tam powiedzmy prezenty chcielibyśmy sobie zrobić. Ja mówię do Maxa, wiesz co, ja nie chcę prezentu. Ja muszę zadbać lepiej o oczy. Tak się na mnie spojrzał. No jak to? Przecież wiesz, jaką masz wadę wzroku, masz okulary i tak dalej. Mówię, nie, bo to jest ten moment, że ja chcę tak powtórzyć, zrobić kompletne badania. Chcę się wybrać do przychodni Retina i zrobić bardziej kompleksowe badania, jeśli chodzi o mój wzrok. A między innymi czasami widzę, że pojawiają mi się takie plamki, więc chciałabym sprawdzić, co to dokładnie jest. A być może będę musiała zmienić szkła w okularach i przydałoby się też pójść w tym kierunku, ale myślę też o tym, żeby kupić sobie okulary, które chronią mnie przed promieniowaniem, przed niebieskim światłem. Na pewno słyszeliście o takich okularach, ponieważ ja bardzo dużo czasu spędzam przed komputerem, spędzam wieczorem nawet, potrafię na telefonie jeszcze odpisywać wieczorem na Wasze wiadomości, na komentarze, siedzę na komputerze i odpisuję na maile, czasami nawet późno, więc myślę nad tym, żeby kompleksowo zadbać teraz o mój wzrok. Oczywiście w międzyczasie są też wszystkie podstawowe badania, takie jak cytologia regularnie, czy właśnie USG piersi, na który już jestem zapisana i też idę już niedługo do mojej pani doktor. Także czasami, słuchajcie, najlepszą inwestycją, jaką możemy w życiu zrobić, to jest inwestycja w nas samych. I warto o tym pomyśleć, żeby postawić, słuchajcie, siebie na pierwszym miejscu, może tak. Ja wiem, że to jest trochę egoistyczne podejście, ale to jest takie dobre egoistyczne podejście, bo jeżeli postawimy najpierw na nasze zdrowie i zadbamy o nasze zdrowie, to potem kolejne kroki przyjdą same, a jeśli my będziemy zdrowi i będziemy się dobrze czuć w naszym ciele, w naszym życiu, w
tym, co będzie się w nim działo, naszym samopoczuciu i tak dalej, to wszystko to, co będzie się działo wokół nas i ludzie, którzy będą wokół nas, nasza praca, życie, biznesy, rozwój i tak dalej, wszystko będzie się układać. Więc na podsumowanie tego dzisiejszego filmu, trochę takich moich refleksji na ten temat, przy okazji tego, że mamy październik, który jest właśnie miesiącem profilaktyki i przypominania o tych badaniach związanych z rakiem piersi, ale też może trochę w połączeniu tak naprawdę do tego mojego dzisiejszego poranka, gdzie pokazywałam Wam kilka takich rzeczy, które staram się wykonywać już od kilku dobrych miesięcy i dbać o to, żeby to tak wyglądało. No, nagadałam się? No pewnie, że się nagadałam. Tak patrzę, ile tam mam? Prawie 16 minut tego mojego gadania. Ale zawsze mam tak, że słuchajcie, jak skończę to Was gadać, to potem przychodzi mi 1000 myśli, których nie powiedziałam i które mogłabym jeszcze Wam dopowiedzieć, więc muszę się z tym wszystkim hamować, chociaż ktoś ostatnio mi powiedział, że jest pewna osoba, która bardzo mnie mocno napina do tego, żebym zaczęła tworzyć podcasty. Ale dobra, to już myślę, że to już będzie temat na następny film, słuchajcie. Także kończę. Dziękuję za Waszą uwagę, za to, że byliście, że zostawiliście po sobie jakąś aktywność, komentarz, łapkę w górę. No i co, widzimy się w następnym filmie. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Wiecie, że ja zawsze staram się na wszystkie Wasze komentarze odpowiadać. No i też zapraszam Was na moje media społecznościowe, no bo tam wiecie, że jestem codziennie. Buziaczki, pa!